Chwała panu, bracia i siostry. Amen. Pan jest dobry. On zawsze jest dobry. To z nami jest problem. Ale Bóg jest dobry i sobie radzi jakoś z naszą czasami niedobrocią. Dobrze jest być w domu Bożym, dobrze jest wielbić pana i dobrze jest ogłaszać, że on się nie zmienił. On żyje, on powstał z martwych, on się ma dobrze, jest niezmienny. Niezmienny w swojej miłości do nas, niezmienny w swojej mocy wobec nas. I chociaż, no tak, jakieś znowu pastor zmiany wprowadza, bo przechodzimy z usługiwania na stojąco, na siedząco. A zmiany w kościele nie zawsze są dobrze widziane. Jak ktoś się przyzwyczai, że pianino jest z tej strony, to ono już żadną miarą nie powinno być w innym miejscu. Wiecie, jesteśmy czasami tak małostkowi i gubimy najważniejsze rzeczy przez swoją małostkowość. Ale Bóg sobie jakoś z tym radzi. Jak jeden z kaznodziei narzekał na innego brata, to Pan Bóg mu powiedział, zamilknij. Z Tobą też mam problemy i jakoś sobie muszę poradzić. Dzisiaj <laughs> zrobiłem pewną wystawkę. To jest związane ze Słowem Bożym, z którym chcę się dzielić. I wierzę, i ufam, i modlę się o to, żeby Duch Święty dotykał każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Bo przecież Bóg posyła Słowo do Kościoła. Do kościoła nie mam na myśli, że, czyli do nikogo. Do kościoła, czyli mam na myśli każdego, który należy do kościoła Jezusa Chrystusa. Każdego, który ma tą świadomość, że jest w przyjaźni z Bogiem. Apostoł Paweł w swoim drugim liście do Tymoteusza, i przeczytam to z całym kontekstem od 15 wiersza do końca tego rozdziału, następujące słowo: Postaraj się. Stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany, bądź pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić, prawidłowo wyjaśniającym słowo prawdy, a pospolitej, pustej mowy unikaj. Ci, którzy się nią posługują, będą pogrążać się w jeszcze, większe, w jeszcze większą bezbożność. Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos. Rozminęli się oni z prawdą i głoszą, że zmartwychwstanie już się dokonało. W ten sposób podważają wiarę niektórych. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony. Opatrzony jest tą pieczęcią, zna Pan tych, którzy są Jego. Oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia, Pańs imienia Pana. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne. Są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Natomiast młodzieńczych rządz unikaj. Dąż raczej do sprawiedliwości. Wiary, miłości, pokoju we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana. Unikaj głupich i niedorzecznych dociekań. Wynikają z nich tylko kłótnie, a sługa Pana. Nie powinien wdawać się w spory, powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swej woli. Jak domyślacie się, chcę się skoncentrować szczególnie na dwóch wierszach, ale one są umieszczone w kontekście w kontekście rozdziału, w kontekście tej całej księgi. W wielkim zaś domu. Są nie tylko naczynia złote i srebrne, i to jest autentyczne srebro. I to jest ładne. I tutaj mamy coś ala złote, niech to będzie nasze złoto. A tutaj mamy coś pospolitego, taki kubeł plastikowy, i plastik jest czymś takim pospolitym, taki no, na śmieci, na odpadki. Coś, co zostało z jedzenia, może czy sprzątamy. W każdym razie. Apostoł Paweł pisze do swojego syna w wierze posłuchaj Tymoteuszu. W domu wielkim. Inne miejsca Słowa Bożego mówią, że jesteśmy nazwany, nazwani domem Pana. A więc możemy powiedzieć, że ten wielki dom to jest dom Pana. W tym domu Pana, w tym wielkim domu są różne naczynia. To słowo jest takie. Intrygujące i pokazujące na niesamowitą prawdę. Bo zwróćcie uwagę, drodzy, że kiedy czytamy te, te dwa wiersze, że w domu Pana są srebrne, złote i takie pospolite naczynia, drewniane i, i, i gliniane, to akcent jest położony na to, z jakiej one są. Zrobione z jakiego materiału? Akcent położony nie jest na twórcę, ale akcent jest położony na tych, którzy stają się takimi, albo takimi naczyniami. Akcent położony jest na tych, czyli na każdego z nas. Każdy z nas, jakby określa, jakim będę, jakim staje się, jakim jestem. Naczyniem w tym wielkim domu, i możemy powiedzieć, w tym Bożym Domu, kto siebie czystym zachowa. Ten będzie naczyniem ze złota, srebra, ale kto nie, no to będzie takim. Chciałbym, żebyśmy porozmyślali trochę o tych dwóch wierszach, żebyśmy mogli to zobaczyć i na końcu podję... podjęli decyzję, nie tylko dzisiaj, ale podejmowali te decyzje każdego dnia w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy w drodze, bo będziesz się stawał albo jednym, albo drugim naczyniem. I każdy dzień będzie cię przybliżał do tego, co jest szlachetne albo do tego, co jest pospolite. Każdy dzień. I nie będziesz mógł i ja nie będę mógł obwinić o to kogokolwiek z was, że nie jestem ze złota czy srebra, ani ty nie będziesz mógł oskarżyć mnie, że nie jesteś ze złota czy ze srebra. Bo to każdy z nas każdy z nas wybiera, jakim staje się naczyniem. Apostoł Paweł pisze ten list, jak wiecie, już o tym rozmawialiśmy, studiowaliśmy ten list kiedyś dokładnie. Apostoł Paweł pisze go jako testament. Pisze do Tymoteusza, którego nazywa synem w wierze. Jak zobaczycie, do pierwszego rozdziału, zobaczymy wiersz drugi, pisze tak: do Tymoteusza, ukochanego syna. Tymoteusz jest. Jego ukochanym synem. Drugi rozdział mówi: Ty zatem, mój synu, wzmacniaj się w łasce. I tak sobie pomyślałem: Czy ja mam takich synów i córki w wierze? Czy ty masz takich synów i córki, które zrodziłeś przez zwiastowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa? Dobrą rzeczą jest modlić się o to, aby Bóg dał Ci takich synów i córki, którzy przyjdą do wiary przez świadectwo i modlitwę, bo przecież do, do nas należy ratowanie tych, którzy idą na śmierć. W każdym razie, apostoł Paweł, kiedy zwiastował po raz, podczas pierwszej podróży misyjnej, tam Tymoteusz słuchał poselstwa Ewangelii i swoje życie oddał Chrystusowi. Stał się synem w wierze stał się kimś, który się zaczął wyróżniać po swoim uwierzeniu w Chrystusa. Jego wzrost był nie tylko taki, wiecie, tak jak coś nagle wybuchnie wielkiego i później zgaśnie zaraz, ale jego wzrost był i dynamiczny, zauważalny i trwały. To był Człowiek, który wiedział, dlaczego wybrał Chrystusa. To był człowiek, który był zdecydowany położyć wszystko na szali, aby tylko być z Chrystusem. To jest syn ukochany apostoła Pawła. I on pisze o tych naczyniach. On pisze do swojego syna, bo chce, żeby on takim naczyniem właśnie był. Nie ale złotem srebrnym. Przydatnym w domu Pana do wszelkiego dobrego dzieła. Dobrze jest mieć takich synów i córki w wierze. Dobrze jest modlić się o konkretne osoby. Dobrze jest szukać możliwości, aby im dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dobrze jest doświadczać takich chwil, kiedy wołasz. Że tak powiem, w bólach porodowych, w, swoim, w swojej komorze za kimś, a później idziesz i dzielisz się prostą Ewangelią i widzisz, że coś się dzieje w sercu tego człowieka. I jest gotów posłuchać więcej i jest gotów odpowiedzieć na propozycję, czy chcesz swoje życie powierzyć Chrystusowi. I wtedy on, przekonany przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże, otwiera się, aby Chrystus stał się. Jego zbawicielem, Jego życiem. Ale apostoł Paweł nie tylko zatroszczył się o zbawienie, o te, ten pierwszy moment, o to nawrócenie Tymoteusza. Zwróćcie uwagę, drodzy człowiek nowonarodzony, człowiek, który przyjmuje Chrystusa, musi i powinien doświadczać duchowego wzrostu, stawać się dojrzały, uczeń Chrystusa. Billy Graham chyba powiedział takie niesamowite słowa: żeby do tego, żeby być zbawionym, po prostu musisz się pamiętać, wszystko inne jest dziełem Boga i z łaską. Ale żeby być uczniem Chrystusa, musisz stracić wszystko dla Niego. Musisz oddać wszystko dla Niego. Musisz być gotowy poświęcić absolutnie wszystko. Prawda? Czyż tak nie jest? Czyż Jezus nie uczy nas, kto chce iść za mną? A nie ma w nienawiści Ojca, Matki, Braci, Sióstr, swojej rodziny. I my doskonale rozumiemy, że Jezus. Nie ma nam myśli nienawiści, autentycznej, że to jest taka hiperbola, taka wielka przenośnia. Ale on chce, żeby ponad te więzy rodzinne, ponad te więzy naturalne, ludzkie, na pierwszym miejscu był nasz Pan Jezus Chrystus w Twoim i w moim życiu. Apostoł Paweł nie tylko zadbał o nawrócenie, ale zwróćcie uwagę, on kilka rzeczy robi nieustannie wobec. Tego, którego pozyskał przez zwiastowanie Chrystusa. On mówi tak w wierszu 3. Dziękuję za Ciebie Bogu, któremu służę z czystym sumieniem. Tak jak moi przodkowie, gdy w moich modlitwach nieustannie dniem i nocą o Tobie wspominam. Wiecie, kogoś przyprowadzić do Chrystusa, nikt, kto ma trochę oleju w głowie, nie zostawia nowonarodzonego dziecka i powie mu tak, a teraz zatrosz się samo siebie, bo ono nie jest zdolne. Ono umrze. Ja apostoł Paweł doskonale to przenosi na nasze duchowe życie. Mówi, skoro urodziłeś, zrodziłem mojego Syna przez Ewangelię, teraz nieustannie w dzień i nocy ja wspominam imię, nie tylko imię, ja wspominam Tymoteusza przed Bogiem. I wołam do Boga, aby Bóg go błogosławił, aby Bóg go chronił. Też powie, po co Bogu ciągle się przypominać? Ale na tym właśnie polega bój modlitwy, nasze zrozumienie, że modlitwa stoi za wszystkim dzień w dzień. Tak jak w niebie, nieustannie jest oddawana chwała Bogu. Gdyby tam był dzień i noc, to byłoby to dzień i noc. Nieustannie. Dlatego też Jezus mówi, abyśmy nieustannie się modlili. On się modlił. Pytam się, drodzy nauczyciele szkółki niedzielnej, pytam tych, którzy są z innymi, którzy mają pod sobą innych, służą innym: czy modlimy się o siebie nawzajem? Czy modlimy się o tych, którzy są nam z łaski Bożej powierzeni? Czy wymieniamy ich w naszych komorach modlitwy z imienia i nazwiska? Czy stoimy przed Bogiem i modlimy się i płaczemy, kiedy widzimy, że coś jest nie tak w ich życiu? I mówimy, Duchu Święty, zadziałaj. Panie, zadziałaj. Panie, spraw. Panie, daj łaskę. To jest niesamowicie ważne. Po drugie, dalej jest napisane, że On go nauczał prawdy Bożej. Drugi rozdział, wiesz, drugi. To, co usłyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać również innych. Nauczał go. Zrobił wszystko, aby nie tylko ta wieść o krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa dotarła, ale aby Tymoteusz był poinstruowany, jak ma prowadzić swoje chrześcijańskie życie. To jest niesamowicie ważne. Po to właśnie studiujemy Słowo, po to mamy Słowo. Kiedy człowiek rodzi się na nowo, powinieneś być fanem Bożego Słowa. Twoja Biblia powinna wyglądać nie tak porządnie jak ta. Ona powinna być pobrudzona, pozaginana, pozaznaczana, bo pracujesz nad tą księgą, pracujesz z tą księgą, pozwala, żeby słowo Boże zamieszkało w tobie. Oczywiście ja tą Biblię mam tak na pokaz. Mam wiele takich poniszczonych, popisanych Biblii. Ale rozumiecie, nauczał go Tymoteusz przekazywał mu duchowe błogosławieństwo, to jest niesamowite, ale mówi przypomnij sobie Tymoteuszu, rozpal w sobie ten charyzmat dar łaski, którego ci udzieliłem przez nałożenie moich rąk. Pozobaczcie dojrzałego chrześcijanina. Ucznia Chrystusa, który naśladuje Pana, który pozyskuje ludzi i który troszczy się o tych, których przyprowadził, aby oni właściwie, prawidłowo się rozwijali, wzrastali. Wprawdzie, nie w naszych kombinacjach, w naszej głowie, ale tak, jak mówi Boże Słowo, aby On wyrósł na zdrowego chrześcijanina, który będzie z kolei mógł innych nauczać i innych prowadzić. O to chodzi. On mówi, Tymoteuszu, ja cały czas o to zabiegam, robiłem wszystko, co mogę, najlepszego ci przekazuję. I dalej on mówi, Zachęcał, zachęca go, w wierszu szóstym pierwszego rozdziału on mówi tak, dlatego rozpal i tłumaczenie inne mówi o tym, on go zachęca do tego, aby on w tym trwał. Jest wielka zachęta ze strony Pawła wobec Tymoteusza. I ostatnia rzecz niezwykle ważna. Apostoł Paweł nie tylko mówił mu, co ma robić i jak ma robić. Ale apostoł Paweł był wzorem w swoim wierze, postępowaniu, zachowaniu, a więc był takim. Rzetelnym przykładem człowieka, męża Bożego, chrześcijanina, człowieka wiary, sługi Bożego. I mówi do Tymoteusza, Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały. Inaczej mówią, Tymote... Paweł mówi: Oto, Tymoteuszu, mogłeś mnie widzieć jak na dłoni. Nic nie ukryłem przed Tobą. Taki, jaki jestem w domu, taki jestem w kościele, taki jestem w pracy, taki jestem w różnych sytuacjach. Oto popatrz na mnie. Czerp, wzór, ucz się. Abyś mógł wzrastać w sposób właściwy. Czyli apostoł Paweł mówi: Ja robię wszystko, aby naśladować Chrystusa i być do Chrystusa podobnym we wszystkim. I dlatego mam prawo oczekiwać, aby Tymoteusz takim był. Mamy, Bóg ma prawo oczekiwać, abyśmy takimi byli. A więc dojrzały rodzic, duchowy lider, przywódca, nie tylko mówi, jak ma żyć, daje przykład. Tego właściwego, podobającego się Bogu życia. Z drugiej strony, wszystko fajnie, ale z drugiej strony, żeby Tymoteusz mógł wzrastać, żebym ja mógł wzrastać, żebyś Ty mógł wzrastać, żebyśmy mogli robić postępy, słuchajcie, to muszą być takie naczynia, które staną się złote i srebrne, a to złoto i srebro będzie widać, w ich pokorze w ich uniżeniu w chęci uczenia się od tych którzy są nad nimi postawionymi tymi którzy nauczają prawdy bożej i żyją według prawdy bożej postaraj się stanąć przed bogiem pisze paweł tak zaczęliśmy ten fragment czytać postaraj się stanąć przed bogiem jako człowiek wypróbowany bądź Pracownikiem, za którego nie trzeba się wstydzić. Mocne słowa. Ale Bóg chce, żebyśmy takimi byli, żeby nikt z nas nie musiał się wstydzić jeden za drugiego, ale abyśmy mogli być dumni, chwalić się jeden drugim. Popatrz, popatrz na jego życie, na jego zachowanie, na jego postawę. Popatrz na jego pokorę. Każdy, kto rodzi się do Bożego Królestwa, jeśli nie zajmiemy postawy pokory, chęci uczenia się, aby stawać się uczniem, naśladowcą Chrystusa, powiem Ci, nigdy nie będziemy wzrastać, nie będziesz wzrastał, będziesz umacniał w sobie ciągle negatywne zachowania i postawy. I staniesz się takim, staniemy się takimi pospolitymi naczyniami, zamiast takimi, jakimi Bóg chce. Drodzy, czynić postępów w wierze, w miłości i poznaniu, tego, uczę się, tego uczymy się każdy z nas w osobistej społeczności z Panem. Kiedy pozwalamy Panu dotykać najgłębszych skrytości Twojego i mojego serca, kiedy wchodzę w Bożą Obecność, szukam Bożej Obecności, to jest to staranie się. Kiedy idę przed oblicze Boga, jestem w mojej komorze i mówię: Boże, mów do mnie. Pokaż mi stan mojego serca, pokaż mi moje życie. Duchu Święty przebij się czasami przez moje własne jakieś uprzedzenia czy zapory, które stawiam w obronie samego siebie. Postaraj się, mój synu Tymoteuszu, postaraj się, zrób wszystko. Postaraj się, aby być takim właśnie człowiekiem. Dlaczego? Dlatego, że Paweł mówi, wokół nas jest wielu ludzi, którzy nie liczą się z Bogiem. I w, na zewnątrz, ale też są ludzie, Paweł pisze tutaj akurat o ludziach, tam gdzieś w środku, którzy podawali się za chrześcijan, ale nie głosili prawdy. Oni zaczęli głosić zwiedzenie, głosić zmartwychwstanie już się dokonało. Zaczęli podważać wiarę ludzi w Kościele. Paweł jasno o nich mówi: to jest to, co oni głoszą, to jest pusta, pospolita, bezbożna mowa tych ludzi. Oni podważają. Wiarę tych, którzy oczekują na powtórne przyjście Chrystusa. Oni fałszują Ewangelię i rozminęli się z prawdą Bożego Słowa. Dlatego Tymoteusz, dlatego drodzy ty i ja, postarajmy się, zróbmy wszystko, aby być tymi, którzy należycie rozumieją Słowo. Tymi, którzy należycie przekazują Słowo, tymi, którzy rozumieją i podążają za Słowem, aby móc stać się później dla innych zachętą, błogosławieństwem. Ty i ja, ty i ja decydujemy, jakim naczyniem w domu Bożym się stajemy. Czy będę do użytku zaszczytnego, czy będę pospolitego? Ty i ja, jeszcze raz chcę to podkreślić: nie będę mógł obwinić nikogo innego jak tylko siebie, jeżeli nie wzrastam i nie staję się takim cudownym, wspaniałym naczyniem, gdzie gospodarz weźmie i postawi na stół i będzie się chwalił przed gośćmi, i mówi: Popatrzcie. I tutaj będą najlepsze może potrawy, najlepsze wino i tak dalej. To, co w tamtym czasie miało swoje znaczenie. Coś, co było taką, taką no dawano w poczęstunku, prawda? Wiecie, że <laughs> e, kiedy badałem ten tekst w języku greckim, tam jest ciekawe, bo tam jest użyte słowo e, time, które oznacza cześć, szacunek. Te naczynia ze złota i srebra to są one te, które, wobec, które wyrażają cześć i szacunek. I z tym, co jest ze złota i srebra, nie traktujemy tego tak byle jak. To ma u nas znaczenie. Ale tamto pospolite jest nazwane atime. Czyli to, yy, ten, ten przedrostek, a on mówi, one są bez czci. Te pospolite to naczynia bez czci, bez szacunku, a niektóre tłumaczenie podają na śmieci. Na śmieci. Popatrzcie, apostoł Paweł mówi o to w kościele ludzie. Poprzez swoją postawę, poprzez swoje decyzje, poprzez swoją społeczność z Panem i z Kościołem, albo stają się takimi, albo stają się takimi na śmieci. Kto siebie czystym zachowa, od tych rzeczy bez czci, ten będzie naczyniem do celów zaszczytnych. Ten będzie godny czci i szacunku, i to najważniejsze, w oczach Pana. Halleluja! W oczach Pana. Wiecie, Bóg weźmie na swoje ręce i mówi: i będzie się chwalił Tobą i mną, jeśli, jeśli takimi naczyniami będziemy w Jego ręku, jeśli Ty i ja będziemy chronić swoje życie od tego, co jest bez czci, co jest pospolite. Plastik jest pospolity. Zagraża dzisiaj ludzkości. Możesz go spotkać wysoko w Himalajach i na dnie morza, w wewnętrznościach ryb. Niszczy, zatruwa całe środowisko. Narobiliśmy dużo śmieci, a teraz trzeba sobie z tym poradzić, żeby to posprzątać. Pan zna tych, którzy są Jego. Pan zna. Wiecie, to jest niesamowite. To jest coś, co się od Odbywa między Tobą i Bogiem. Tobą i Bogiem, mną i Panem. Pan zna tych, którzy są Jego. I ci, którzy są Jego, są zapieczętowani przez Niego, są pilnowani przez Niego, strzeżeni przez Niego, zrodzeni z ducha. Ale też jeśli trzeba, on posyła ostre słowa napomnienia, wezwania, bo nie chce, żebyśmy byli pospolitymi naczyniami. Ale chcę, żebyśmy byli zaszczytnymi za naczyniami. Dlatego Słowo Boże mówi, że nigdy nie powinniśmy lekceważyć, jeżeli Pan w różnoraki sposób na coś nam zwraca uwagę. Czy przez słowo, czy przez innych? Nie powinno tak być. Pan zna tych. Wiecie, to słowo znać, ginosko greckie, jest podobne jak, jak to hebrajskie słowo, gdzie jada, które oznacza znać w sposób bardzo osobisty, intymny. Tak w Starym, jak i w Nowym Przymierzu. I to, że mówię, ja znam Boga, to jest dobre. Ale zadaję sobie pytanie, czy on mnie zna? Czy on mnie woła po imieniu? Bo Jezus mówi: Ja znam moje owce, tak? Ja je zwołam po imieniu, i moje owce słyszą i potrafią rozróżnić mój głos spośród głosów, które są w tym świecie. Jeśli należysz do niego, słyszysz ten głos. Tam głęboko w swoim sercu, w swoim duchu, w swoim wnętrzu. I ten głos cię podnosi. I ten głos nas prowadzi. I ten głos nas zachęca. Jeśli trzeba, napomina, ale wiemy, że to jest głos naszego dobrego pasterza, który oddał za ciebie i za mnie swoje życie. Halleluja! On chce, żebyśmy byli takimi naczyniami. Ale tutaj klucz jest w Twoim i w moim ręku. Kto siebie czystym zachowa? Czyli kto zachowa siebie od tego, co brudne? Dosłownie kto usunie brud ze swojego życia? Tak niektóre tłumaczenia to oddają. Kto usunie brud? I powiem Wam tak. Powiem Wam, drodzy, tak. Im bardziej zależy Tobie i mnie na bliskości Pana. I im bardziej przychodzimy przed Jego oblicze i wołamy i szukamy Pana, tym więcej On pokazuje nam przez Słowo i Ducha nieco drudzy mają zmienić, ale co ja muszę zmienić? Co jeszcze jest, co nie podoba się Jemu w moim życiu, w Twoim życiu? Bo wyjmując belkę ze swojego oka, będę mógł wyjąć dziwo. Ale ze mnie. A więc oczyści się. Naczynia zaszczytne, i inne tłumaczenia mówią, są dla chwały i splendoru. Jest taki, teraz nie pamiętam, czy to jest księga Zachariasza. Bóg mówi do chyba arcykapłana: Uczyniłem cię pierścieniem na mojej ręce. Bóg się ch chce chlubić. Swoim, i chlubi się swoim kościołem, swoimi dziećmi, swoimi wybranymi. On chce się szczycić tobą i mną. I pamiętacie, kiedyś przyjdzie taki czas, że przed wszystkimi aniołami Jezus nazwie ciebie po imieniu, będzie się szczycił. Będzie się chlubił. Kto siebie czystym? Od tych rzeczy pozbawionych szacunku i czci, zachowa, czyli tych rzeczy pospolitych, rzeczy, które, powiem tak, to są nawet rzeczy, które nie muszą być same w sobie brudne, ale będą zajmować Twoje serce, Twój umysł, abyś nie miał czasu, aby szukać, słuchać tego, co Bóg chce do Ciebie mówić. Zgodzicie się ze mną? Możesz być tak zajęty różnymi sprawami, że nie będziesz miał czasu, aby stanąć przed Bogiem i wsłuchać się, co On chce do Ciebie powiedzieć. Nie jesteś do Jego dyspozycji, tylko używasz Boga dla siebie. A Bóg chce użyć nas dla siebie. My mamy stać się Jego naczyniami. Bo tu jest wyraźnie napisane, że te naczynia, jeśli. Ty i ja pozbędziemy się tego, co brudne, co nieczyste, co bez czci, bez szacunku. Jeżeli tych rzeczy się poz usuniemy, z naszego życia, to może być nieokiełzany język, źle mówienie o jedni o drugich, to mogą być żale i pretensje do Boga i ludzi, zgorzknienie, złość i nienawiść. Różne rzeczy, brudne w oczach Boga. Nieczyste, które powodują, że brudzą nas jako Jego naczynie i działają w sposób destrukcyjny na nasze duchowe życie, na naszą więź, społeczność i z Bogiem, i z Kościołem. Ale naczynia zaszczytne są dla chwały i splendoru, i ty i ja zabraliśmy się za to, aby gruntownie usunąć te niewłaściwe rzeczy z naszego życia. Daniel był i jego towarzysze takimi ludźmi, którzy wiedzieli, w czym jest rzecz. Kiedy zostali zabrani w 605 roku, uprowadzeni do niewoli w Babilonie, kiedy mieli, byli wybrani jako rozpoznani o niezwykłym intelekcie i mądrości i król postanowił ich mieć blisko siebie i zobaczyć, co z nich będzie miał za pożytek na dworze, to wiecie, że tam postawiono przed nimi rzeczy czyste i nieczyste do jedzenia w oczach Żydów. I oni wiedzieli, że nie mogą się tym kalać. I, I podjęli niesamowite wyzwanie. My tego nie chcemy jeść, bo chcemy być czyści przed naszym Bogiem, któremu służymy, do którego należymy. Słuchajcie, tam nie stała mama i tata nad nimi. To byli młodzi ludzie. Nie wiem, mieli 16 lat. Wiecie, Daniel przeżył, nie wiem, 70 albo więcej lat w niewoli. Kilku królów przeżył. Bóg go niesamowicie błogosławił. Tam nie było nikogo, który by ich poinstruował, ale było coś w nich, było coś w ich sercu. Była taka więź z Bogiem i miłość do Boga, która strzegła ich od tego, co brudne i co nieczyste. I oni powiedzieli: Tego nie chcemy, bo Bóg tak powiedział w swoim słowie. I Bóg to widział. I Bóg stanął po ich stronie. I tam inni wszyscy jedli mięso i najlepsze potrawy ze stołu króla babilońskiego, a ci jedli jarzyny, i teraz z tego zrobiła się dieta jarzynowa. Okej, okay. ja wiem, co przed wami położą. Jedzcie. Ja lubię jedno i drugie. I niech ktoś się trzyma z daleka od mięsa. Ja zjem swój kawałek. Drodzy, bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, tak jest napisano. Amen. Ale to była inna sytuacja. To była inna sytuacja. I Bóg stanął po ich stronie. Okazało się, że wygląd Daniela i tych trzech jego przyjaciół wyglądali lepiej niż ci, którzy się obiadali wszystkim. Zobaczcie. Dbać o to, co czyste. A tych trzech młodzieńców, którzy nie pokłoniło się temu posągowi w dolinie Dura. Ja sobie nie wiem, gdzie był Daniel w tym czasie, ale tam jest mowa o nich trzech, tak? Kiedy usłyszycie dźwięk, lutni, cymbałów, i to, i wszyscy musicie się pokłonić. tak by pomyślał, wiesz, zrób to tak na niby. Wiesz, tak w sercu, to tak jak mówią, tak. Nie mówię. Ale to zaznaczam palcami, że tak, wiesz, w sercu to ty, a nie da się, nie da się, nie da się tak. Albo jesteś szczery i mówisz prawdę, albo kłamiesz. Nie da się tak. Lepiej nic nie mówić. Ale pokłonicie się. Pokłonicie się, a my mówią, my się nie pokłonimy, stali mocno na gruncie prawdy, czcili jednego, jedynego Boga i powiedzieli dla Boga jesteśmy gotowi oddać życie. Nie wzięli miecz, wiecie, armaty, nie wiadomo, co i teraz będą bronić, stawać w obronie wiary. Nie, nie. Poprzez oddanie życia bronili swojej wiary. Wierności Bogu Bożemu słowu i stanęli i wygrali. No to wrzućcie ich do pieca, rozpalcie go siedemkroć razy w bardziej. I ci, którzy ich wrzucali, zginęli od tego żaru, a oni sobie spacerowali w piecu. Wyrwani zostali z mocy ognia przez wiarę, wierność. A nawet gdyby nie zostali bracia i siostry, to co? Uratowaliby swoje życie na wieki. Tak? Bo nie dali się skorumpować, bo nie zaparli się w wiary w żywego Boga. Czy żyjemy, czy umieramy? Państwo jesteśmy. Czy Bóg nas wyrwie? Tak to oni powiedzieli. Czy Bóg nas wyrwie, czy nie wyrwie, nie ma znaczenia. My nie będziemy się kłaniać temu posągowi. Zobaczcie. Ty i ja, co za naczynia wypróbowane w ogniu ci trzej młodzieńcy. Złota z najlepszego kruszcu i Bóg się na kartach Biblii nimi szczyci. Haleluja. I są przykładem ludźmi wiary. Tak moglibyśmy mówić o Danielu wrzucony do jaskini lwów, o Józefie, który nie poddał się i nie uległ żonie Potyfara. To byli Dzielni ludzie, pełni wiary, pełni ufności w Bogu. Pismo wzywa nas do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju i do uświęcenia, do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. W liście do Tesaloniczan czytamy, że uświęcenie jest wolą Bożą względem nas. Czyli oddziel, Ty i ja. Bóg nas oddzielił w Chrystusie dla siebie, i teraz Ty i ja musimy pilnować tej wewnętrznej i zewnętrznej czystości naszego serca, naszego ciała, naszego języka, tego co robimy. Bo chcemy być naczyniem, aby stać się naczyniem godnym czci. Godnym szacunku w oczach Pana, ze złota i srebra, nie na śmieci. Tu jest napisane, słowo Boże mówi, abyśmy stali się takimi, którzy, którzy do, doznają naczynia doznające zaszczytu. Do celów zaszczytnych, poświęconych, czyli oddzielonych od tego, co brudne, przydatny dla Pana, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Te cztery rzeczy: godny szacunku, uświęcony, przydatny dla Pana, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Drodzy, wrócę tak na chwilę do kwestii. Kiedy dbamy o dobrą, swoją duchową kondycję i masz taki swój czas w ciągu dnia z Bożym Słowem i na modlitwie, jeden, nie pamiętam już jego nazwiska, jeden z takich szczególnych mężów Bożych tam z okolicy Ustronia Wisły wiele lat temu, chyba był szewcem z zawodu, ale był sługą Bożym, głosił Ewangelię jak tylko miał możliwość. I dużo się też modlił. Kiedy się modlił, nagle Duch Święty mówi mu wyraźnie: zostaw to i idź tam w kierunku lasu. I to było tak mocne, tak intensywne. Zostaw to i idź tą drogą. I on nie wiedział po co, ale nauczył się rozpoznawać głos Ducha Świętego w swoim sercu. Zostawił to. I szedł taką polną drogą w kierunku lasu, i tam gdzieś na tej polnej drodze przed lasem było drzewo. On się zbliża do tego drzewa, a tam już wisi sznur i stoi człowiek, który jest gotowy skończyć ze swoim życiem. I on może z nim rozmawiać, i ten człowiek zostaje uratowany, i może zostać przyprowadzony do żywej wiary. Że nie musi kończyć w ten sposób swojego życia, że Bóg ma dla niego plan i jest dla niego nadzieja i Bóg Jezus go kocha. Zobaczcie, co by było, gdyby nie był oddzielony, gdyby sam siebie nie oddzielił, do czasu z Bogiem, do modlitwy, do tego, aby być przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła, nie był wrażliwy na głos Ducha Świętego. Ten człowiek by zginął. Ale Bóg. Chcę Ciebie i mnie używać. Chcę, żebyś był przygotowany, żebym był wrażliwy na Boże prowadzenie. I zmierzając do końca. Paweł tutaj daje kilka takich wezwań. W związku z całą tą sytuacją, mówi: Dbaj, podejmuj właściwe decyzje. Trzymaj się tego, co czyste i święte, a co brudzi. Oddziel się od tego. A później mówi: unikaj. Mówi do Tymoteusza: Dosłownie, uciekaj. Natomiast, młodzieńczych rządz unikaj. Unikaj tego, co, do czego jesteś możesz bić i będziesz nieraz kuszony. Zobaczcie sposób, styl życia dzisiaj. Nie tylko dorosłych. Bo już jedni, dru, jednym i drugim już że tak powiem nie chcę tego brzydko nazwać z młodzieżą to się dzieje z nastolatkami to się dzieje gdzie nie ma czystości pod żadnym względem że człowiek, który zachowuje czystość wręcz jest jakimś dinozaurem dzisiaj młody i tak dalej dziewczyna czy chłopak. Ale my żyjemy nie dla siebie i nie chcemy niszczyć tej świątyni ducha, którym jest Twoje i moje ciało. Amen. Ale chcemy, aby Bóg był uwielbiony. I muszę Wam powiedzieć: Boże rady są najlepsze. Najlepsze. I nie musisz roztrwaniać i na drobne zamieniać to, co może być piękne i wielkie i dać temu, z który, za którego wyjdziesz za mąż. Albo z którą się ożenisz. Ale to jest tylko mały wycinek tego. Ale mówi, pilnuj się, uciekaj od tych młodzieńczych rząd i będziesz do tego namawiany, zachęcany w różnoraki sposób, ale bądź mądry. Miej bojaźń Bożą, bo chodzi o Twoje życie. O Twoje życie. Dlatego Biblia uczy nas, że powinniśmy okazywać powściągliwość w tych relacjach. Pewien, taką z, zdrową powściągliwość. Ale też tu jest trochę niżej dołączone do tego, ja to połączyłem, uciekaj nie tylko od młodzieńczych porządliwości, u, uciekaj od sporów i kłótni. Nie bądź człowiekiem sporów i kłótni. Uciekaj od tego, bo mam się stać takim naczyniem. 24 wiersz o tym nam mówi. Sługa nie powinien wdawać się w spory. Uciekaj od tego. Bądź człowiekiem pokoju, który buduje i wnosi pokój. Unikaj. Drugie wezwanie to jest dąż, dąż raczej. Dąż do sprawiedliwości. To słowo dąż oznacza usilnie, gorliwie, zabiegaj o to, abyś prowadził życie pełne sprawiedliwości Bożej, wiary, miłości, pokoju i miał czyste serce. O to mam zabiegać, jeśli chcę się stać takim naczyniem, o to mam zabiegać, ścigać. Ale wiecie, zwróciłem uwagę na jedną taką rzecz, że mam dążyć do sprawiedliwości. Miłości, wiary, pokoju, czystego serca, nie sam. Wczoraj byłem tak, zobaczyć troszeczkę na ten festiwal, jak nie wiem, jak on się teraz nazywa, dobrej nowiny w Ustroniu, co od wczoraj się zaczęło na rynku. Dzisiaj się, będzie o 11 i o 16 kontynuacja. Jeden z pastorów mówi: Są tacy chrześcija samo chrze chrześcijanie, którzy sami dla siebie są kościołem. Tacy, Nigdzie nie należą. Oni są tacy sami, a tutaj czytam tak: dąż raczej do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju we wspólnocie z tymi, którzy z czystym sercem wzywają Pana. We wspólnocie. No bo we wspólnocie jest trudniej. Ale tu właśnie się okazuje, to, że możemy być kształtowani we właściwy sposób, we wspólnocie, dąż do tego, do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju, czystego serca, razem z innymi. Wspólnie, nie w pojedynkę, z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Ja chcę się otaczać ludźmi. Ludźmi, którzy, w których widzę, bojaź Pana którym zależy na tym, aby podobać się Bogu, nie ludziom, Bogu. Oczywiście, kiedy jesteś miły Bogu, stajesz się miły ludziom, może nie zawsze wszystkim, ale tak jest. Zna Pan tych, którzy są Jego. I, a więc mamy dążyć i na końcu Paweł mówi, bądź. Bądź. Powinien być, sługa Pana nie powinien wdawać się w spory, powinien być uprzejmy, bądź uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, znoszącym zło, czyli cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością, delikatnością wychowujący krąbrnych, upartych, złych, którzy nie chcą się opamiętać. I mówi: Zaufaj Bogu i Bożej łasce. Ty bądź uprzejmy i zaufaj łasce, kiedy się będziesz modlił o nich, Bóg sam niech dotyka ich serc, aby się opamiętali, aby, do, aby przyszła zmiana. Kończę moje zwiastowanie. Tak sobie podsumowałem, tak na marginesie, na marginesie tych moich notatek, kiedy robiłem do tego tekstu wiele miesięcy temu może nie tak wiele w maju. Nie dryfuj w swoim życiu. Nie dryfuj. Czyli nie bądź bezwolnym, pozwalającym. No, jak tak, to tak w tą stronę się nachylę. Jak jest wiatr w tą stronę, to w tą stronę się. Jak ten tak chce, to tak. A nie. Wiedz, kim jesteś. Wiedz, czego Bóg od ciebie chce, nie dryfuj, nie idź z prądem, z, z modami, z niewiadomo czym, bo ktoś tam coś. Wiecie, gdybym ja słuchał, gdybyśmy my słuchali ludzi, którzy są wokół nas. <grytanie> Ludzie mają takie niesamowite pomysły. Po drugie, miej, miej inicjatywę. Miej, żeby stać się naczyniem takim, ja muszę podjąć trud. Wysiłek. Ja muszę wiedzieć, czego chcę, i podejmuję konkretną inicjatywę. Ja chcę być czystym naczyniem, które jest pełne, przydatne dla Pana, które Bóg będzie mógł użyć, którym Bóg będzie mógł się pochwalić. Amen? A więc biorę sprawy, że tak powiem, jestem aktywny, będę dążył, będę unikał. I, I stanę się takim człowiekiem, i będę o to zabiegał, licząc na łaskę Pana, że mi pomoże. Czy apostoł Paweł tak nie mówił w 15 rozdziale, 10 wierszu pierwszego listu do Koryntian. Łaską Bożą jestem. Pamiętacie to? Uczycie się na pamięć? Uczymy się na pamięć wersetów biblijnych. Łaską Bożą jestem tym, kim jestem. Ale on nie skończył na tym. Ale łaska Jego wobec mnie nie była daremna, próżna. Bo co On mówi? Lecz więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Inaczej mówiąc, Paweł mówi: Gdyby nie łaska, nie byłbym w tym miejscu. Ale z drugiej strony, to łaska Boża wzywa mnie do tego, abym w sposób świadomy, zdecydowany dołożył wszelkich wysiłków aby podobać się Bogu. Amen. I wtedy ta łaska daje mi moc i siłę, aby chodzić w sprawiedliwości, w miłości, w wierze, aby być uprzejmym, znosić zło, z łagodnością wychowywać krnąbrnych, być zdolnym do uczenia innych. Ezaf poddał się chwili namiętności, porządliwości, głodowi, takiej zwykłej głód, Przyszedł do domu i mówi: Umrę z głodu. A Jakub gotował smaczną soczewicę. Taki zapach to jeszcze mu bardziej te kiszki tam marsza grały. Po co mi pierworodstwo? Tak jest napisane? Za miskę soczewicy przez głupotę. Przez chwilę, przez moment o, zdał się na chwilę. Zobaczcie, jak wielkie, głupie rzeczy potrafimy robić. Chwila, moment, nieuwagi, jakaś namiętność, jakieś myśli, jakaś rzecz. A Bóg mówi: czuwaj, pilnuj, strzeż. I Biblia mówi: później Ze łzami prosił Izaaka o błogosławieństwo, a Izaak mówi: Zawie, ja już to błogosławieństwo pier dla pierworodnego już udzieliłem. Nie mam dwóch. Nie mam dwóch. Uczniostwo kosztuje wszystko. Kreuj, kształtuj świadomie rzeczywistość według słowa Pana. Wiem, kim jestem w Panu. Znam kierunek wyznaczony mi przez Pana. Nie pozwolę niczemu innemu, ani nikomu poza Panem, Jego Słowem i tym, którzy są mi dodani jako moi bracia i siostry, wpływać negatywnie na moje życie. Amen. Wielkim Dom są różne naczynia. Drodzy, to jest Słowo, które jest w moim sercu, dla mnie przede wszystkim i myślę dla każdego z nas, jak tutaj jesteśmy, tych których dzisiaj nie ma. Pozwólmy i odpowiedzmy sobie, jakim naczyniem się staję? Jakim naczyniem? Jakim naczyniem ja chcę być? Bo nic nie będzie od tak po prostu samo się nie wydarzy. Paweł wyraźnie mówi do Tymoteusza, na co ma zwrócić uwagę. I mówi do Ciebie i do mnie: pochylmy nasze głowy. Hallelujah. Panie, tak dziękujemy Ci. Wierzymy, że jesteś tutaj przez Ducha Świętego. Jesteś tutaj z powodu swojego słowa, które mówi do każdego z nas bez wyjątku, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, że to słowo jest skierowane do Twoich dzieci, do Twojego ludu, do każdego z nas. I dziękuję ci, że ty chcesz się nami chlubić. Chcesz, żebyśmy byli tymi naczyniami, które przynoszą zaszczyt. Chwała Tobie za to, Panie. Tak modlę się o samego siebie, modlę się o nas wszystkich tutaj zgromadzonych, Boże, abyśmy zrobili wszystko tak, jak ty nas wzywasz. Abyśmy nie ulegli, Panie, takiemu oszustwu chwili. Nie uwagi w naszym życiu. Boże, pomóż nam. Halleluja.